Siemano kolano, tutaj Wojano Komarano. I słuchajcie, udało mi się wykurzyć Paliona i Nubka z ich tajnej bazy. Udało mi się to dzięki TNT. Wziąłem TNT i wysadziłem po prostu im tutaj całą zabawę. Ich już tutaj nie ma. Zrobiłem to razem z moją armią komarów. Patrzcie, ale słodziak komarek. Let's go. Mam ich całkiem więcej, ponieważ no te komarki, mam pewien ulf w jednym miejscu, w którym tworzą się te komary na masową skalę. Więc mogę je cały czas dawać na armię na walkę z Palionem i Nubkiem. Dziś mam plan jeden. Ich jest dwóch. Ja jestem jeden, ja jestem sam. Trzeba to zmienić, trzeba podbić Paliona i Nubkana. Najlepiej Nubka, bo on jest uczulony na jad komara, więc ugryziemy go i mam nadzieję, że stanie się taki jak my. Mam tutaj żądło ze sobą. Bzz, auć, tak się nazywa to żądło. I słuchajcie, mam nadzieję, że uda nam się ich rozwalić. Tylko problem jest jeden: znaleźli nową bazę i ta baza jest w miejscu, którego bardzo nie lubię. Jest to oczywiście szpital. Halo, halo. Bzz, bzz, bzz. No nie mogę na komar. To patrzeć. Nie lubię komarów. Tam znowu jest. O, tutaj jesteście, siemka. Jak tak, ale nie wejdziesz do nas, jak no, przykro. Mamy nowe produkty na Wojan Shop. Jest to bidon oraz śniadaniówka. Bidon posiada niesamowity wzór, ale oprócz tego również kozacką funkcjonalność, która pozwala wam otworzyć go jednym kliknięciem. Patrzcie na to. Klik i możecie już z niego korzystać. Dzięki temu ta przekozacka technologia pozwala wam zawsze zachować otwór do picia w czystości. A zamknięcie bidonu jest tak samo proste jak jego otwarcie. Wystarczy tylko zrobić tak. Proste. W środku bidona znajduje się słomka, która ułatwi wam dostęp do picia, nawet jeżeli macie go naprawdę mało. Nowy produkt to również śniadaniówka, którą możecie schować swoje ulubione jedzenie i zabrać na przykład do szkoły, na piknik, czy gdziekolwiek tylko chcecie. Ma naprawdę sporo miejsca, jest łatwa do czyszczenia, można ją myć spokojnie w zmywarce i proste zamknięcie. Proste i szczelne, ponieważ naprawdę nie puszcza. Te dwa produkty są dostępne w zestawie w promocyjnej cenie. Także wejdźcie na wojanshop.pl i sprawdźcie. Nie wejdę, a to się jeszcze okaże, czy nie wejdę. No nie. Nie, no musieliście tak dać wszędzie tego ogniska brzydkiego. Jak ja nie lubię tego zapachu. To ty taki okrwawiony. No, wiesz co, troszeczkę mnie obiliście tam na tej walce o tą fortecę, ale udało mi się ją podbić. Więc teraz podbiję to miejsce. A ty, Nubek, lepiej uważaj, bo Nubek będzie po tobie. Ej, on mi grozi. Stój z tyłu, nie, 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 będzie dobrze. A, będzie po tobie, Nubek. Dobra, bo trzeba znaleźć jakieś wejście tutaj. Nie ma, nie ma, nie ma. Wszystko zamknięte. A, oczywiście nie ma, oczywiście, oczywiście. Uciekaj! Macie! Komary, atakujcie ich! Dobra. Właśnie tak, więcej komarów. I wiecie co zrobimy? O, czekaj. Gdzie te komary? Jak mam je tam postawić? No nie. O, zabudowałem. O nie, jeden mnie atakuje. Mam mega mało AP. Słychać było TNT, tak. Dobrze słyszałem. Nie, on nam rozwali dach. Nie, to. Nie, nie chcę wam rozwalić dachu. Chcę wam tylko dać więcej komarów. Komary do ataku. O nie, o nie, o nie, żeby mnie nie rozwaliły. Nie, one mnie atakują. Komary. Jest bezpiecznie. Dobrze, dobrze. Jestem waszym królem, a wy mnie atakujecie? Nie. Ganiam go. Tak nauczyłeś swoje komarki. Dobra, jeszcze zobaczymy, jeszcze się przekonamy. Patrzcie na to. Wchodzę tutaj i teraz będzie lepiej. Teraz będzie lepiej na pewno. O nie, czemu one tutaj nie atakują was? Co jest? Bo dobra, jesteśmy zamknięci. Muszę znaleźć jakieś do was inne przejście. Gdzie by tutaj można było do was się dostać? Nie ma czegoś takiego jak inne przejście, dobrze o tym wiesz. A, nie ma, no zobaczymy, czekaj. Proszę! Co? Bawcie się dobrze! Dobrze, spokojnie, spokojnie, już no po akcji. Nie, nie wpadł tam nawet ani jeden komar. No, głupie komarki, wypadł. Dobra, dobra, już jest po was, na pewno. Tak czy siak, słuchajcie, dam tutaj swoją armię, żebyście nie mogli stąd wychodzić. O, jeszcze tutaj, dobrze. Tutaj nie będziecie mogli wychodzić, a ja coś zrobię. Ja znajdę jeszcze jakiś sposób, żeby się do was dostać, zobaczycie. Ona ta wokół nas cały czas, no. Uparł się. Jeszcze do was wrócę! Ej, mam pomysł, w ogóle zabiorę auto, żeby oni już nie mogli stąd, wiecie, uciec. O tak, no i co zrobicie, jak wam rozwalę wasze auto, którym zawsze uciekacie? Nie, ale jak on miał, jak on się nazywał ten samochód, Nubek? Dobrze. Komarobus. Komarobus jest rozwalobus. Nie! Rozwalobus! Nie, rozwala go! Yes! Rozwalił nam komarobus. Jak śmiałeś rozwalić nam komarobus. Jeszcze rozwalam fura. Krosobus jeszcze wam rozwalam. To nie jest nasze. Teraz nie uciekniecie. Zaraz do was przyjdę. Widzowie, mam już plan, jak się do nich dostać. Jest pewne tajne miejsce, które pozwala przedostać się do szpitala. I jest to...
jeszcze za czasów Grimisa chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. To było gdzieś tutaj. Wejście było od McDonalda, więc chodźmy szybko do Maka. Maka, paka, 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 maka, paka. I spójrzcie, gdzieś tutaj to było. Oni się tego nie spodziewają i w ten sposób będę chciał rozwalić Nubka. Okej, patrz, wystarczy teraz tym tunelem cały czas przejść. Nie, to będzie kawał drogi. Muszę coś zrobić, czekajcie, muszę coś zrobić. Czy ja mam jakiś kill off? Nie mam żadnego kill offa. Nie dostanę się tutaj, no nie. Będę tak biegł latami. O, tutaj, teraz patrz na to, uwaga, cyk. Cyk, i biegnę. O nie, nie zadziałało. Muszę troszeczkę to lepiej wyczuć. Ale wiecie, o co mi chodzi, żeby tak lecieć w tym kierunku. A nie, czekaj, tam jest jakieś zejście na dół. Czekaj. O, dobra, lekko zadziałało, troszeczkę przyspieszyłem. Jeżeli nie wiecie, widzowie, to jest tajny tunel jeszcze za czasów Grimisa do szpitala. I tam właśnie się dostaniemy. Idziemy teraz tutaj szybciutko przed siebie, bardzo dobrze. Komarino to i Tonino, let's go. O, dobra, czekaj. Nie, nie działa, myślałem, że wiesz, uniosę się w powietrze, ale nie zadziała. O, uniosłem się, ale to nie działa za dobrze. Widzowie, musimy niestety iść tam powoli. Ej, czekaj, jak zrobię tak, troszeczkę mam wtedy takiego mini X-raya, co nie? O, patrz, jak skaczę lekko, widzę, co jest nade mną. I tam coś widzę. Dobra, ej, ja wpadłem. Dobra, idziemy. Już prawie tam jesteśmy, widzowie. Bądźcie cierpliwi. Opłaci wam się, bo zobaczycie, jak Nubek zostanie pokonany. Chcecie zobaczyć, jak Nubek wygląda jako komar? No to oglądajcie koniecznie do samego końca. Nigdy do połowy. Nigdy do połowy, widzowie. Nigdy do połowy. Idziemy. No już prawie jesteśmy. Co to jest? No jakie pogmatwane tutaj są tunele. Ale oni się niczego nie spodziewają. Rozwalimy ich totalnie. Już prawie jesteśmy. Już prawie jesteśmy, dobrze. I teraz plan jest taki. O, dobrze, dobrze, o, wchodzimy tu. O, czekaj, czy on tutaj był, czy mi się wydawało? Nie, nie, nie było, nie było, dobra, jesteśmy. Ej, nie, jestem teraz zamknięty, co ja mam zrobić? Jak ja mam się stąd wydostać? Nie, jak mam się stąd wydostać? Tego się nie spodziewałem, dobra. Będziemy potrzebowali jakiegoś sposobu na wydostanie się. Tutaj nic, tutaj. O, mamy dźwignię! Dźwignia! O, ale pięknie to zadziałało. Dobra, zamyka, a dobra, zostawmy to w ten sposób. I teraz jesteśmy to centralnie pod nimi. Co by tutaj zrobić? Dobra, wezmę sobie oczywiście armię moich komarków tutaj. Jesteśmy już przygotowani. I słuchajcie, idziemy ich zaatakować. Wezmę sobie tylko zamienię. O, dobra, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. Wchodzimy na górę, wchodzimy na górę, wchodzimy na górę. Czy coś? Nie, ja to ciluję. Nubek, załóż zbroję! Komarami! Załóż zbroję! Dobrze, dobrze. Nubek, nie, ty zginiesz, Nubek, to jest koniec. Nubek, teraz zostaniesz ugryziony, Nubek. Bum! Nie! Ugryzłem Nubka! Ugryzłem Nubka! Nubek się zmienia! Nubek się zmienia! Nie, to czemu to zrobiłeś? Tak. Yes! Widzowie! Ale zadziałało szybciutko! Oho, ej, co jest, Nubek? Dajcie mi klep! Dobrze, Nubek! Atakuj go! O nie, 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 jak mamy się stąd wydostać? Dobrze, dobrze, Nubek! Przedostaniemy się! Dzięki, że mnie ugryzłeś, dzięki! Nubek! Jesteś teraz razem ze mną komarem! Dzięki. Jak się czujesz? Czuję się wyśmienicie. Czemu one się ciebie nie słuchają? No jeszcze ich nie opanowałem do końca, ale przynajmniej już atakują i gryzą, Nubek, ale się cieszę, że w końcu ci się udało. Uważaj, uważaj, tu jest ich więcej. Tu jest ich więcej. Teraz muszę cię nauczyć pewnej rzeczy. Muszę cię nauczyć, jak się lata. Możesz tego jeszcze nie ogarniać, ale daj jest trochę na to... krwi. A, dobra, no trzymaj, napij się, ona jest mocna. Ona jest mega mocna. Ja chcę ugryźć jakieś zwierzątko, proszę. Powinno ci zaraz wyrosnąć żądło, stary, i będziesz mógł żądłem innych atakować. Zaraz tak się powinno wydarzyć. Zaraz to ogarniemy, Nubek, zaraz to ogarniemy. Chodź, o właśnie, chodź tam. Chodź tam. Ja ugryziesz. Wyczuwam, nie musisz mnie uczyć, wszystko wyczuwam. O, cię kręcę, widzowie, co tu się dzieje. Nubek jest komarem prawdziwym. Dobrze. Jest o to chodzi, Nubek. Zaatakuj sobie jakąś. Zaatakuj jesteś sobie. Jesteś tego pewny? No, dawaj, dawaj. Zrób tutaj z nimi porządek. Moc czuję. O! Ej, ale ty ich nie zamieniasz. Nam, 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 Nubek, poczekaj. Wypijam.
Wypiła mnie w całości. Wypijasz z nich krew. No dobra, no dobra, to rozumiem. Ej, ale zostaw troszeczkę, nie możesz wszystkich. Czuję, jak mi coś wyrasta, chyba żądło. Czekaj. Tak, to chodzi, żądło. Mam. Masz to? Dobra, zaatakuj teraz tą tutaj i zobaczymy, czy się zmieni. Dawaj, zaatakuj ją. O! Tak! Ona dostaje obrażenia! Zmienia się! Yes! Masz komara z tego! Mój malutki komarek! To jest twój komar, Nówek, zobacz! On cię nie atakuje! Tak, to jest przyjazny komar! Możemy pojąć całe Pojanowice! Yes! Nubano komarano! I to sławano! Chodź, musimy sprawdzić, co teraz robi Palion! Ej, czy ty teraz stąd nie wylecisz? Właśnie, jak mam latać? Dobra, nauczę cię teraz, jak latać. Musisz zrobić jedną bardzo ważną rzecz. Weź 3 poważne wdechy, takie głębokie wdechy. Dobrze. Poruszaj się na lewo i prawo, to ci się skrzydełka zaczną ruszać. Dobrze. Musisz je rozgrzać troszeczkę. I teraz... Teraz jest git. I teraz musisz po prostu bardzo mocno spróbować... Unieść się do góry. Nie wiem, jak to dokładnie opisać. O, skacz skrzydła. Skacz i staraj się jak najwyżej skakać. To musisz jakby skakać. Uwierz w siebie, Nubek. Musisz bardzo wysoko skoczyć. Patrz, ja ci to zaprezentuję, czekaj, zobacz. Zobacz, jak normalnie skaczę, tak, co nie? Normalnie sobie skaczę. Tak. To teraz zrobię taki podwójny skok. Eś, i działa. Dobra, próbuję. Nubek! Lata. Super, czy ty naprawdę latasz? Nie wierzę. Uwielbiam latać. Yes, ale jazda ty, co tu się dzieje, widzowie? My naprawdę latamy razem z Nubkiem. Musimy teraz znaleźć Paliona i go rozwalić. Gdzie on może być? Wiesz co, bardzo też poprawia w lataniu Elytra. No niestety ja tej Elytry mam mało, ale wiem, gdzie jest miejsce z Elytrą. Muszę tam się dostać. Domku powinna być. Musimy tutaj ją znaleźć. Zaraz tutaj gdzieś będzie. Czekaj, tu nie. Tu, ale mamy żółwią skorupę. Nie wiem, po co mi taka żółwia skorupa. I o, mamy zapasy. Zapasy Elytry. Tą sobie tutaj zostawię, żeby potem ją jeszcze naprawić. Zakładam nową i idę ją dać Nubkowi. On też musi się nauczyć latać jak Elytra. I patrzcie, tutaj mamy Master Key. I wychodzimy. Właśnie tak. Ej, czy to oznacza, że ja będę mógł się włamać do Paliona bazy? Nubek! Ejo! Nubek, trzymaj Elytrę i teraz będziesz mógł sobie szybciej potem latać. O, jeszcze łap fajerwerki. No, sprawdź, jest Nubek, ale szybko latać jak komar. Gdzie on jest? Słyszałeś go? Jest tutaj, chodź, go atakujemy. Co to za tfuria? Musimy cię trafić. Nie, komary, zostawcie mnie. Żądłem go. Nie, macie mnie zostawić, już tak mnie to boli. Ja, już cię mamy. No, odczepcie się ode mnie. Nie, Palion, musisz zostać ugryziony 1 000 000 razy. Jak 10 razy cię ugryziemy, Palion, to już wtedy na pewno się zmienisz. Może i nie jesteś uczulony, ale dostateczna ilość ugryzień sprawi, że... O, Nubek, wyżej, tutaj, patrz. To jest przejście, chodź. Ja, idziemy. Ej, chwila, mam pytanie. Jak? Co jakie? To jest? Chodź tu do mnie. Chodź do Palion! Ja go teraz muszę rozwalić. Ha, chodź tu! Nie, co to za quick? O, to był sas quick. Chodź tu, Paliano. Co ty robisz za... O, kurczaki, co ty robisz za przejścia? Ja nie mogę. Ja nie potrafię tak szybko zlatywać. Muszę... Dobra. Gdzie ty poszedłeś? Nubek, gdzie ty jesteś? Przed szkołą. A co ty masz w szkole? Co musimy to go jest? Złapać. Co to jest? Co, o czym ty mówisz? Ale fajnie. No, Nubek, czy ty sobie jaja robisz, że Dirta chcesz tutaj... A może go ugryzę, co Dirta? Dirta? Nie gryź Dirta, bo to się źle skończy. Chodź! Się. Rozwalamy Paliona. Już lecimy do ciebie, Palion. Zaraz cię znajdziemy. Gdzie on jest? Nubek, czy ty go gdzieś widzisz? Może w bazie, tylko tu jest dużo... Nie znajdziecie mnie, lepiej już nie szukajcie.
No nie, no my dopiero zaczynamy poszukiwania i tak naprawdę znajdziemy cię w sekundę. Wystarczy tylko, że wzniesiemy się odpowiednio w powietrze i tutaj będziesz! Nie, tutaj cię no nie ma. Opcji. Gdzie on nie jest? Nie powiem wam, zostawcie mnie. Ej, nie. A co mam zrobić sobie, zróbcie sobie ucztę z krowy jakieś. Ucztę z krowy? A może zrobimy ucztę z twoich piesków? Chodź tutaj. Nie będziecie to coś. Gdzie jesteś, Dubek? Tu. Co? Patrz, chodź tu na dół, patrz co mam. Co mam z tym zrobić? Jakiś piesek tutaj jest. To ten mój za życia. To twój? Tak. O, jeszcze pamiętasz tego pieska? O, to jest naprawdę twój. Chcesz swojego psa zjeść? Jesteś niepoważny. Może go ugryzę, patrz, o za mną chodzi. Jak go ugryziesz, to pewnie zmieni się w pieskowatego komara, ale by to było dziwne, co? To co, gryź go? Nie, jeszcze go nie gryź. Najpierw ugryźmy zwierzątka paliona. Chodź do piesków paliona! O, tutaj są. Ziemka. A co? On się tepnął do ciebie. Lol. No, on cię chyba polubił. Dobra, weź, żeby... O, tutaj jest! O, ty! Ała! Dobra, już jest po tobie. Dawaj go. No, gdzie on jest? Gdzie on znowu zniknął? Sekundę gdzieś zniknął. Czy on poleciał znowu elytrą gdzieś? Nubek? Informuj mnie. Gdzie są moje drugie oczy? No jest co do ciebie. Odpuśćcie sobie. Nie wiem, gdzie on zniknął, no. Musisz zostać znaleziony, palion i ugryziony 10 razy. Wtedy dołączysz do naszego klanu. Nie ma takiej opcji. Zobaczysz, że warto być komarem. Śmieszne Nubek, żarty. Zachęć paliona do tego, żeby został komarem. Nie ma go tu. No. Nie, ale teraz już tak serio, nigdy mnie nie znajdziecie. Odpuśćcie sobie. Ja już mam dość. Dobra, znajdziemy go tak czy siak, widzowie, to jest tylko kwestia czasu. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma. Kliknij.